Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Radioaktywny blog Leszka Gnoińskiego. Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest, jak zwykle, gość specjalny. Marcin Bąkiewicz, szef Antyradia. Dzień dobry. Słuchaj, Marcinie, powiedz ty mi, mój drogi, jaka według ciebie jest kondycja rocka? To jest dobre pytanie, na które trudno jest udzielić jednoznaczną odpowiedź, bo jak czyta się niektóre, a może nawet i sporo tekstów moich koleżanek i kolegów dziennikarzy muzycznych, można dojść do wniosku, że w Polsce właściwie rocka się już nie słucha, tylko słucha się rapu, indie popu i tym podobnych brzmień. Z drugiej strony, jak patrzy się na wyniki sprzedaży biletów na koncerty, to okazuje się, że rockowe gwiazdy, przynajmniej te powiedzmy stare i takie powiedzmy średnio stare, trzymają się bardzo dobrze i te bilety się bardzo dobrze sprzedają. No i wreszcie trzeci dowód na to, że z rockiem nie jest najgorzej, znaczy dowód drugi, o może w ten sposób, że z rockiem nie jest najgorzej, no to jest funkcjonowanie stacji radiowych grających muzykę rockową w Polsce, a przede wszystkim Antyradia, którą mam przyjemność szefować, która jest największą stacją radiową grającą taką muzykę w Polsce. I co więcej, ostatnimi czasy widać, że nasz sukces ewidentnie zainspirował też inne firmy, które działają w branży radiowej, do tego, żeby nas kopiować i wchodzić ze swoimi produktami na rynek. Także wydaje mi się, że akurat od tej strony kondycja muzyki rockowej jest całkiem niezła. Myślę, że to jest trochę tak, że rocka chyba mniej słuchają młodzi, ale starsi, tacy powiedzmy 30+, 35+, słuchają go zdecydowanie cały czas. A to jest akurat taki dobry target, jeśli chodzi zarówno o radio, jak i o koncerty. Więc w tym targecie, że znowu użyję tego brzydkiego słowa, muzyka rockowa, wydaje mi się, trzyma się całkiem dobrze i powiedziałbym, że generalnie w Polsce kondycja rocka jest naprawdę, wydaje mi się, całkiem niezła. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnoińskiego. Co innego jest rok zagraniczny, prawda, światowy, który ma się bardzo dobrze, szczególnie, że te gwiazdy, tak jak mówiłeś, grają wielkie hale, jest koncerty, są wyprzedawane i u nas, i tam są wyprzedawane. Natomiast jak to się ma w Polsce? Czy widzisz takie zespoły, które mogą jednak ściągnąć z tego piedestału te gwiazdy rockowe, które są obecnie w Polsce? Ja może jeszcze tak odniosę się do tego, co mówiłeś o tych gwiazdach zagranicznych i generalnie o polskiej scenie muzycznej rockowej. Wydaje mi się, że na pewno takim trochę problemem, jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, jest to, że kilka takich zespołów, które są takimi zespołami, które byłyby takimi zespołami mojego pokolenia, czyli takiego pokolenia 40+, przestało grać w pewnym momencie i to trochę był cios w polską scenę rockową. Na przykład zespół Hej, ale też zespół Koma i kilka innych podobnych kapel. I jeśli chodzi generalnie o muzykę rockową taką starszą, tak to nazwijmy, to wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Jeśli chodzi o muzykę rockową młodą, oczywiście, że widzę, bo tych zespołów pisze do mnie bardzo dużo. Natomiast... Właśnie o tym chciałem zaraz coś pogadać. Mów. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli ktoś podchodzi jakby do grania w sposób profesjonalny, zawodowy, to prędzej czy później z reguły trafia się ktoś, kto mu sugeruje, żeby trochę złagodził brzmienie. I zauważyłem, że jest sporo takich wykonawców, którzy gdzieś tam może i zaczynają od jakiegoś takiego rockowego grania i mam tutaj na myśli też takich wykonawców topowych ewidentnie, a później, nie wiem, czy to jest sugestia kogoś, kto stoi z boku, czy może efekt jakichś przemyśleń tego muzyka, tego artysty, zaczynają to brzmienie łagodzić, tak żeby to było takie brzmienie, że tak powiem, strawne dla jakiegoś takiego szerszego grona odbiorców, żeby tam było trochę może więcej klawiszy, może żeby ta gitara nie była tak sterowana. No tak, bo teraz modne są klawisze, to użyjmy trochę klawiszy. Trochę tak, dodajmy trochę klawiszy, trochę tam może zmniejszmy przester na piecu. Zróbmy tak, żeby to zagrało i Antyradio, i może jakaś tam stacja grająca takie bardziej trochę lightowe rzeczy, albo żeby się podpiąć pod falę indie popu, czy jak zwał, tak zwał. To jest trochę problem. Powiem ci, że ponieważ ja dostaję bardzo dużo muzyki jakby do radia z całego świata i mam czasem takie wrażenie, że jak sobie tak odpalam, na przykład jest jakiś tam nowy amerykański band z Los Angeles, to ten zespół gra po prostu, no to jest rockowe granie, wiesz, tam są gitary, tam jest wokal, tam wszystko się zgadza, nie? A potem dostaję jakiś taki polski zespół, gdzie no tak jakby się trochę bali, nie? Tak, może nie dokładajmy tego
tak dużo tego przesteru, bo u nas tam ludziom się nie spodoba. I to jest trochę przekleństwo tej młodej polskiej sceny rockowej. To trochę boją psuje. Się po prostu. Boją się może też trochę szufladki, że są zespołem rockowym, bo mam takie wrażenie, że to, co powiedziałem na samym początku, że może teraz to się trochę zmienia, ale jest chyba taki trochę wizerunek, że jak ktoś gra rocka, to jest passé, nie? Że to taka muzyka dla staruchów, nie? Taki dad rock, nie? W ogóle wiesz, że to trochę wstyd grać rocka, co jest dla mnie w ogóle trochę śmieszne, no bo przecież, że rock zawsze był muzyką buntu i właśnie najlepiej jak rocka grają młodzi ludzie, tacy, którzy mają naście lat, tak jak ja też kiedyś grałem w piwnicy w Domu Kultury i to było fajne. Natomiast cały czas jest dużo fajnych kapel, które przesyłają do mnie swoją muzykę. My też mamy taki konkurs, który nazywa się Antyfest Antyradia, gdzie promujemy takie właśnie młode zespoły. Zespół Inclusion, który wygrał w zeszłym roku, zespół Brooklyn, bardzo przyzwoity, który też wygrał, zespół Kurkuma. To są wszystko kapele młode stażem i w większości młode wiekiem, może nie wszystkie, ale na przykład Inclusion to są przecież młode chłopaki i myślę, że przy jakimś odpowiednim wsparciu ze strony kogoś, kto by w dobry sposób ich poprowadził, to są zespoły, które mogą sobie zdobyć popularność w Polsce. Dużo też oczywiście zależy od zespołów. No, zespół jest czymś poważniejszym niż, nie wiem, powiedzmy pojedynczy producent, raper czy wokalista, no bo zespół musi się między sobą dogadać i niestety część tych zespołów, które gdzieś tam fajnie zaczynają, po pewnym czasie się przestaje dogadywać. No i to się robi też problem. Michał Wiraszko powiedział w mojej audycji, powiedział, że zespół to jest tak jak rodzina. No i na pewno też rozumiem, że są pewne tarcia i to wszystko, co ewentualnie może powodować jakiś tam rozpad takiego zespołu, czy jego zawieszenie, bo przecież nieraz takie sytuacje były, że ktoś gdzieś tam fajnie mu szło, a potem dostawałem maila, że ej, wiesz co, no już w sumie ten zespół nie istnieje, ja teraz zaczynam karierę solo, zmieniłem styl i zostałem artystą hip-hopowym albo techno, nie? No ja mówię, no dobra, sorry, ale ja już ciebie nie zagram. No, no tak, musisz iść do innego radia. Jesteś redaktorem naczelnym Antyradia, jesteś jednocześnie szefem muzycznym cały czas. Co należy do twoich obowiązków? No dosyć sporo rzeczy, bo jestem jeszcze dyrektorem programowym. Mam w sumie, można powiedzieć, 3 etaty. Czyli redaktorem programowym, czyli jakby szefem muzycznym. To nie to samo. To jest tak, że jako redaktor naczelny zawiaduję całą stacją i mam też takie rzeczy, powiedziałbym, prozaiczne, papierowe, papierologię różną i tak dalej, od podpisywania faktur po akceptowanie budżetów i tym podobne rzeczy. I oczywiście jakby zarządzam całym radiem. Jako dyrektor programowy odpowiadam za tą część programową stacji, czyli dobór tego wszystkiego, co pojawia się w naszej ramówce. Mam tutaj na myśli różne audycje. Tak, to już widzę różnicę. Tak. Różne audycje i rozmawianie z prezenterami, jakieś, powiedzmy, sugerowanie im pewnych rozwiązań, bo nie lubię tutaj żadnego słowa coaching i nie chcę czegoś takiego używać, bo absolutnie się nie czuję takim coachem. To jest bardziej taka rozmowa, po prostu sugerowanie pewnych rozwiązań osobom, które u nas pracują, czy też poszukiwanie jakichś dróg rozwoju dla Antyradia. No a jeśli chodzi o pracę dyrektora muzycznego, no to jest oczywiście cała ta działka muzyczna, czyli szukanie jakichś ciekawych nowości, odsłuchiwanie nowości, ale też i dbanie o to wszystko, co tworzy naszą bazę muzyczną, praca nad tą bazą muzyczną, bo ta baza gdzieś tam ewoluuje. Oczywiście w tym wszystkim mam też osoby, które mi pomagają, czyli zespół, który sobie zbudowałem tutaj w radiu. Ten zespół bardzo mi pomaga, dzięki temu jakoś, wiesz, jesteśmy w stanie to wszystko ogarnąć, bo tej pracy jest naprawdę bardzo dużo. Jak zarządza się takim radiem? Co jest najważniejsze dla sukcesu radia? Wydaje mi się, że akurat dla sukcesu Antyradia bardzo ważna jest szczerość. To, że to radio jest radiem, w którym się dużo pozwala, tak bym to ujął. Ja nie jestem takim szefem, który stoi nad prezenterem i mu mówi, masz 40 sekund na wejście, w tym czasie masz się przedstawić, podać numer SMS-a, powiedzieć głupi żart, dodać częstotliwość i zapowiedzieć piosenkę. Nie ma u nas czegoś takiego. Każdy prezenter sobie sam tworzy swoją audycję, dlatego te audycje się od siebie różnią. Jak się słucha Antyradia od rana do wieczora, to słuchaj, że każdy prezenter ma swój własny styl, a poza tym nie używamy konkursów SMS-owych. To nas też odróżnia od konkurencji, bo uważamy, że to jest po prostu głupie. Jeżeli coś rozdajemy, a rozdajemy bardzo dużo rzeczy, to robimy konkursy takie, gdzie trzeba się wykazać pewną wiedzą albo pomysłowością, tak żeby to było ciekawsze niż tylko wysłanie SMS-a po treści coś tam na jakiś tam numer. To jest, wydaje mi się, jakby klucz, jeśli chodzi o Antyradio. To jest też odpowiedni dobór muzyki, takiej właśnie szczerej muzyki, bo unikamy zespołów, powiedzmy, fejkowych. Zawsze to podkreślałem, że ja nie jestem fanem fake rocka. To jest też tak, że ludzie... Fake rock. No wiesz, takie właśnie rzeczy typu, no nie chcę tutaj może podawać nazw, żeby się nikt nie obraził, ale są takie polskie zespoły, że ktoś tam sobie zrobi tatuaże, założy podarte spodnie, daje, że gra na gitarze, a tak naprawdę jak tego słuchasz, to wiesz, że on tak naprawdę nie jest rockmanem, tylko po prostu się przebrał i udaje, że jest tym rockmanem. Ja raczej zawsze miałem takie podejście zdecydowanie bardziej szczere, no, do muzyki, czyli ta muzyka musiała mieć jakiś przekaz, żeby ją na antenę
powinienem rzucić. Oczywiście też pamiętając o tym, że jestem w pracy i muszę pogodzić gusta bardzo wielu różnych osób, tak żeby to radio grało dla wielu osób, ale to jakby istotą tego radia jest to, że jest pewna granica, jeśli chodzi o brzmienie piosenki i to jest to, o czym rozmawialiśmy, właśnie te klawiszki i tak dalej, które ja jakby nie przekraczam, układając playlisty antyradio. Takie zespoły, które gdzieś tam są bardziej, jak to się mówi, rockowe, a nie rockowe, u mnie nie przechodzą. Wiem, że u konkurencji przechodzą, u mnie nie. Czym się kierujesz, wybierając muzykę na antenę? Jakimś swoim gustem, czy bardziej innymi rzeczami? Wiesz co, to jest tak, że ktoś kiedyś, czy kiedyś, to ludzie często piszą do mnie, wysyłając piosenki, że mam nadzieję, że się panu spodoba, ale to nie chodzi o to, żeby mnie się podobało, tylko żeby się podobało słuchaczom. I czasami się zdarza, że na playlistę trafia piosenka, która nawet może ja nie jestem do niej przekonany, w sensie takim, że ona mi się nie podoba personalnie, natomiast jestem przekonany, że może gdzieś tam zażrzeć na antenie. Ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, czym się kieruję, bo wiesz, zawsze to powtarzam, że muzyka to nie jest Excel, jak nie jestem w stanie stworzyć takiego formatu, jakby w który się wpisuje bądź nie wpisuje dany utwór. Do każdego utworu podchodzę indywidualnie, to jest zawsze kwestia pewnego, jakby, no, wydaje mi się, że jakiegoś doświadczenia, które tam po latach w sobie wyrobiłem, tego, że mniej więcej było jasne, nie badamy jakby tych nowych piosenek, bo to jest wszystko rzeczywiście robione na czuja, tak bym to ujął. I wydaje mi się, że to jest dobrze robione na czuja, bo o tym świadczy sukces stacji, to, że ta playlista dobrze żre i też to, powiem to szczerze i głośno, że po prostu widzę, że niektórzy kopiują to, co ja wrzucam. I mam takie konkretne przykłady, mógłbym tutaj podać konkretne nazwy stacji radiowych, które po prostu po tygodniu, po dwóch te nowości się pojawiają u nich na playliście. To jest dla mnie dosyć zabawne, ale to jest też jakiś powód do dumy, no bo skoro kopiują, to znaczy, że to jest dobre. Co na przykład skopiowali? Jest taka jedna stacja, która regularnie wrzuca różne nowości, które my gramy. To jest stacja, która nadaje w mieście, w którym my nie nadajemy. I żeby było zabawne, steruje nią człowiek, którego dobrze znam. I tam są czasami takie rzeczy typu, no nie wiem, The Bluestones, jakieś takie odkrycia, które do mnie przychodzą gdzieś ze świata, którego nie gra nikt poza mną i to jeszcze stacją dodatkową w Polsce. Nie? A wracając ale do tego... to przyjemne jest chyba, tak, bo to jest śmieszne trochę. Szczególnie... Ale myślę sobie, okej. Okay. No ale tam was nie ma, więc oni dzięki temu, wiesz, jakby... No tak, że lepiej propagują tą byli muzykę. I robili to pod swoim szyldem oczywiście, no ale tak. Okej. Okay. Może kiedyś to nastąpi, zobacz. W każdym razie to, co chcę powiedzieć, jeśli chodzi o te piosenki, no pierwsza sprawa to jest oczywiście jakaś tam szeroko pojęta przebojowość. Radia się nie robi dla szczegółu, tylko dla ogółu, jaka jest prawda. Dlatego ja zawsze to powtarzam i unikam takich sytuacji, że na przykład jakiś jeden słuchacz do mnie napisze, że chciałby, żebyśmy zagrali coś tam i ja to od razu muszę wrzucić na playlistę, nie? Radio się robi dla ludzi, którzy po prostu chcą sobie posłuchać fajnej muzyki i tyle. Więc ten utwór musi być w jakimś tam stopniu przebojowy. No oczywiście też ważne jest to, czy jest w ogóle, no nie wiem, czy zespół jest znany, czy nieznany, jeśli chodzi o taką playlistę dzienną, chociaż gramy też duże rzeczy nieznanych, ryzykujemy. Jeżeli są przebojowe, to okej, nie ma problemu, żeby weszły i to zarówno z polskiego rynku, jak i z rynku zagranicznego. No ważne jest oczywiście też samo wykonanie. Tutaj akurat piętą achillesową z reguły są wokale, to musi być dobrze wykonane. Jeśli chodzi o polską piosenkę, też ważny jest tekst, żeby był jakiś konkretny, sensowny, a nie jakiś bezsensowny. Jeśli chodzi o muzykę zagraniczną, oczywiście ten tekst nie jest aż tak ważny, no, bo część osób go nie zrozumie albo nie do końca zrozumie. Więc fajne, no też, żeby ta piosenka niosła w sobie jakieś pozytywne przesłanie, w sensie, no nie wyobrażam sobie grania rzeczy, a są przecież i takie rzeczy w Polsce, na polskim rynku, które nie wiem, kogoś obrażają, dajmy na to jakąś mniejszość. Raczej wręcz przeciwnie, gramy dużo takich rzeczy rebelianckich, zbuntowanych, antysystemowych, to nie mam z tym żadnego problemu. Ja zawsze powtarzam, no jeżeli chcesz się dostać na playlistę, to po prostu nagraj dobrą piosenkę. A wbrew pozorom tych dobrych piosenek tak dużo nie ma. No właśnie, bo dostajesz, tak jak wspomniałeś, dostajesz masę maili, masę dostajesz informacji, na masę dostajesz muzyki. Ile dziennie przesłuchujesz muzyki? Ciężko powiedzieć tak naprawdę ile. Ja wiem, no powiedzmy, że 15-20 piosenek ci się robi w ciągu tygodnia, no już ponad setkę. Od razu powiem, że jeżeli ktoś do mnie wysyła całą płytę, to szansa, że ją przesłucham od A do Z jest znikła, dlatego, że nie mam na to po prostu czasu. W radiu nie jestem w stanie generalnie przesłuchać sobie całej płyty od A do Z, mimo że mam tutaj sprzęt grający całkiem przyzwoity, ale to dlatego, że cały czas ktoś chce, ja mam też poza tym mnóstwo różnych innych obowiązków. Od niedawna pracuje z nami nowa osoba, która jest moim zastępcą, Robert Braua. Robert też dużo rzeczy przesłuchuje, robimy sobie takie spotkania raz w tygodniu, gdzie rozmawiamy o nowościach, gdzie Robert swoje rzeczy jakby gdzieś tam przynosi na to spotkanie i rozmawiamy, co dorzucić do playlisty i to jest dla mnie bardzo cenne, więc często jest też tak, że po prostu w weekendy coś przesłuchuję, ale to jest też trochę tak, że sam zresztą wiesz, jak to wygląda, że jak jesteś w domu, jesteś zmęczony, to po prostu zamiast słuchać czegoś nowego, chcesz sobie posłuchać czegoś, co lubisz, co cię wprowadzi w dobry nastrój, to jest naturalne jakby, nie? Ja też tak mam w domu bardzo dużo płyt i po prostu sobie, wiesz, czasem wolę posłuchać czegoś, co lubię, niż znowu słuchać czegoś nowego, więc jeśli ktoś chce się dostać do antyradia, to od razu sugeruję, żeby wysyłał jedną piosenkę, singla po prostu i powiedział, to jest to, na co stawiam, chcę to promować. To jest też trochę tak, że przez lata nauczyłem się, pracując na tym stanowisku, że ludzie mają duże problemy jakby, wiesz, z promowaniem siebie. To znaczy w Polsce jest bardzo niewielu dobrych menadżerów, jest niewiele osób, które w ogóle znają się na tej branży, na tym biznesie i dlatego też zacząłem w pewnym momencie prowadzić swoje warsztaty, na których uczyłem ludzi, jak właśnie przygotowywać się do tego podboju scen muzycznych, rynku muzycznego. Jakie najczęściej problemy są? No wiesz, no, na przykład właśnie tego typu sytuacje, że ktoś do mnie wysyła płytę i mówi,
niech pan sobie posłucha i wybierze, nie? No to wiesz. To ja sobie włączę pierwszy z brzegu utwór, okej, słaby, wyrzucam. No taka jest prawda, no wiesz, to tutaj dużo ukrywać, no po prostu nie mam na to czasu, no nie przesłucha mi, nie wybiorę, nie wiem, ludziom się wydaje, że ja tutaj siedzę, nic nie robię, tylko wiesz, odsłuchuję nowości, nawet jakbym tak robił, to bym w końcu oszalał, nie? Dzień musiałby być dłuższy. No tak, no doba ma 24 godziny i tyle, no więc chociażby to jest taki podstawowy błąd, albo wiesz, no nawet kwestia napisania poprawnego maila jest dużym problemem dla wielu osób, albo jakiegoś maila, do którego będzie załączona właśnie jakaś sensowna piosenka, jakiś opis, bio, coś, co mnie skłoni do tego, żebym w ogóle kliknął w to. No, nie mówię tutaj o jakości samej muzyki, no bo to jest jakby temat na osobną rozmowę, nie? Czy ta piosenka jest dobra, czy niedobra, jak brzmi i tak dalej, nie? Ale jeżeli dostaję na przykład do radia utwór, który ma 5,5 minuty, to sorry, ale nie dam debiutantowi 5,5 minuty na mojej antenie, nie? Bo to jest dla mnie za duże ryzyko, że ludzie wyłączą. Dzisiaj są takie czasy, że wiesz, ludzie przyzwyczajeni do streamingu, jak im się coś nie podoba, po 15 sekundach przełączą. Ja mam pod kciukiem sterowanie radiem, wiesz, w samochodzie, więc jeżeli mi się coś nie podoba, to po prostu od razu przełączam. Pliki jestem na innej stacji, nie? Więc to też jest jakby taki błąd bardzo częsty, że zamiast przygotować radio edit, to nawet czasami ci ludzie się wręcz upierają, że nie zrobią tego radio editu, a ja mówię, w porządku, nie zrobisz radio editu, to nie rób, ja nie muszę tego grać w ogóle, nie? Wręcz przeciwnie, moje radio na pewno na tym nie straci, że ja nie zagram twojej nowej piosenki. Sorry, no szczerze, nie? To jest wszystko biznes i tyle, nie? Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnońskiego. Powiedz mi, czy miałeś jakieś odkrycie z takich mailowych? Tak, mnóstwo, oczywiście. No, mogę ci podać przykład zespołu Hard Rockets. Oni mi akurat przysłali płytę, to też jest ciekawe, bo w sensie singla, nie całą płytę, tylko piosenkę na singlu. Bardzo mi się to spodobało, to co oni robią i to weszło u nas na playlistę i gramy cały czas zresztą ten kawałek. Niedawno graliśmy ich drugi numer, no także takie rzeczy się jak najbardziej zdarzają. Nie? Też są oczywiście rzeczy zagraniczne, które tam przychodzą czasami, wiesz, też jakieś fajne i ciekawe. Na pewno liczy się też dla mnie to, żeby taki zespół miał jakąś sensowną strategię promocyjną, bo to jest też ważne, nie? Dla mnie, jak ktoś mi na przykład powie, że ta piosenka jest tylko dla pana i dla nikogo więcej, no to ja sobie myślę, no dobra, no jaki mam interes w tym graniu? Ja bym chciał, żeby cała Polska tego słuchała, żeby wszyscy to grali. Oczywiście, że wszyscy tego nie będą grali, no ale niech to grają też jakieś tam inne stacje, wiesz, to ja wtedy wiem, że im więcej ludzie coś tam słyszą, to tym bardziej im w głowie zostaje, nie? No więc to też są błędy, nie? Myślał, no, że myśli może, że ty, że ja to docenię, docenisz, na wyłączność, jak ja, to fajnie, jak dostanę Metallicę na wyłączność, bo wtedy wszyscy chcą ją usłyszeć, a czy wszyscy chcą usłyszeć zespół X z miejscowości Y, no nie wiem, czy wszyscy, nie? No tutaj możemy sobie zadawać to pytanie. Dzisiaj po prostu jakby odbiorcy muzyki mają bardzo duży wybór, no są też leniwi w jakimś sensie, no to jest naturalne, jakby normalne, no, prawda? No, jak ja byłem nastolatkiem, kupiłem sobie tam, nie wiem, tam 20 kaset miesięcznie i wszystkich słuchałem od deski do deski, a dzisiaj jakbym był nastolatkiem, to bym miał Spotify'a, na którym miałbym 100 tysięcy piosenek dziennie, no bo mniej więcej chyba tyle się w tej chwili już uploaduje, nie? Na Spotify'a, no to można oszaleć od tego wyboru, więc jakby ludzie po prostu stali się zdecydowanie bardziej wybredni, no wiesz, i jest ich trudno, coraz trudniej zainteresować jakby jakąś nową muzyką, takie mam wrażenie. Dlatego jakby przebić się z czymś nowym jest trudno. Jeżeli ktoś na przykład wchodzi do show biznesu z takim założeniem, że musi zostać gwiazdą, no to faktycznie można by się zastanowić, czy w ogóle mu się uda. No, wiesz, gdzieś ostatnio oglądałem jakiś program, gdzie jakiś aktor się wypowiadał i mówił, że chyba 3% w ogóle tych ludzi, którzy zaczynają studia aktorskie, robi jakąś karierę, a 97% nie robi. Myślę, że podobnie trochę jest z muzyką. Czytałem jakiś czas temu książkę o biznesie muzycznym w Stanach, gdzie było wyraźnie powiedziane, że 1% muzyków w Stanach zarabia ponad 50% tego, co zarabia ogół muzyków w Stanach, czyli 1% to jest ten 1%, któremu się udało, 99% nie zarabia tak dużo, prawda? Czyli albo robi to powiedzmy amatorsko, albo jakoś tam półzawodowo, ewentualnie zawodowo, ale zarabia mało. To też trochę pokazuje, wiesz, że to jest ciężka droga na pewno. Więc jeżeli ktoś robi to ewidentnie z takich pobudek czysto materialistycznych, to też bym się zastanowił, czy to w ogóle ma sens. No, może i ma. No, były też takie przykłady w Polsce, pewnie też sam je znasz, gdzie ktoś po prostu ewidentnie wchodził w show biznes, bo chciał na tym zarobić, nie? Inwestował jakieś pieniądze, czy tam jakiegoś inwestora i albo mu się udawało, albo nie. Często mu się nie udawało. No właśnie, tak. Często mu się nie udawało. I też znamy takie przypadki. Nie jesteś w stanie tak do końca ludzi przekonać, że, no tak, no bo, że to jest fajne. Nie? Tak, no bo przecież to też jest związane z ludzkim gustem, prawda? Tak, możesz trafić albo nie trafisz ten gust, tak? Ludzie jednak zauważają pewien fałsz w czymś, czy na przykład to, że ktoś chce ich po prostu zrobić na kasę. I to myślę, że akurat w roku to szczególnie widoczne jest, prawda? Zgadza się. Taki gatunek zaangażowany. No, słuchaj, mam wrażenie, że, znaczy tak przynajmniej było jakiś czas temu, że Antyradio jest takim ewenementem trochę na skalę europejską, że rozgłośni typowo rockowych w tym stylu i tak słuchalnych przez taką dużą ilość ludzi,
to w Europie za bardzo nie ma chyba. Zgadzam się z tobą. I powiem ci więcej, nawet ostatnio przeżyłem duże zaskoczenie, jak byłem w Berlinie na wywiadzie z Milesem Kennedym i Markiem Tremontim. To był taki wywiad organizowany przez wytwórnię płytową dla grona dziennikarzy z całej Europy. I był tam facet ze Szwecji, który mi powiedział, że w Szwecji nie może tego rockowego radia. I nie mogłem mu uwierzyć po prostu w to, wiesz, bo kraj, gdzie jest tak dużo muzyki rockowej, no tak, z którego pochodzi w ogóle tak dużo muzyki rockowej, no, on do mnie mówi, że nie ma żadnego rockowego radia. On był w ogóle jakimś podcasterem chyba, tak jak ty, w tej roli oczywiście twojej, nie? No bo ty tak, jesteś też radiowcem, ale on po prostu nagrywał podcast. Czy tam jakiś film, znaczy, czy był youtuberem, czy podcasterem, nieważne. W każdym razie powiedział mi, że no było jeszcze do niedawna jakieś tam radio, ale padło. Natomiast faktycznie Polska jest na tym w ogóle jakimś takim dużym ewenementem, bo Antyradio jest stacją dużą, mającą prawie milion słuchaczy dziennie, co trzeba podkreślić. I jak przyjeżdżają tutaj na wywiad do nas muzycy, czy z Europy Zachodniej, czy z jakiejś innej części Europy, czy ze Stanów, to są często zaskoczeni, jak im mówię, bo z reguły jest tak, że ja ich tam witam na dole u nas w firmie, wprowadzam ich, opowiadam im o Antyradiu, to no, są zaskoczeni, że wiesz, że tyle ludzi słucha Antyradia, że to jest taka duża stacja. Faktycznie wydaje mi się, że nie ma w innych krajach przynajmniej takiego radia tak dużego, bo oczywiście rozgłośnie rockowe są w Niemczech, są w Czechach. Słuchałem jednych i drugich, jeżdżąc sobie gdzieś tam na różne wyjazdy. W ogóle mam taką zasadę, że jak jestem gdzieś za granicą, to zawsze szukam lokalnej rozgłośni radiowej i sobie słucham. Są we Włoszech, ostatnio sporo jeżdżę z moją partnerką do Włoch, to też zawsze sobie czegoś tam słuchamy. Natomiast... Czy to zmieniliście Turcy teraz na Włochy? Trochę tak, wiesz, trochę tak. No tak po prostu wyszło, że już tam Turcję zwiedziliśmy. W Turcji akurat jest dosyć specyficzny rynek radiowy, bo tam jest specyficzna muzyka. Ale jest też sporo fajnego rocka, głównie tego starego. Niestety tego nowego już jest trochę mniej. No, ale ogólnie mówiąc tak, zgadzam się z tobą. To jest pewien ewenement. No właśnie, tak do tych Włoch, tak sobie przypomniałem, że pamiętam, że jak u ciebie kiedyś byłem, to powiedziałeś przed Eurowizją, te 2 lata temu, powiedziałeś: zobacz, taki fajny zespół na Eurowizji będzie występował. Maneskin się nazywa, zobacz. I ty mi pokazałeś ten Maneskin, bo patrzyłem, mówię, jest super, fajne, zajebisty kawałek. I po raz pierwszy od dawna oglądałem Eurowizję wtedy, a moja córka jest fanką. Stała się fanką w ogóle Maneskin, no to jest zajebista kapela w ogóle. Tak, bardzo fajny będzie w ogóle. Tak. Ciekawe, co z nimi będzie, bo też się mówiło, że to takie trochę odrodzenie rocka w Europie. No, czy tam zanim poszły jakieś tłumy, to nie wiem, ale za samym zespołem na pewno poszły tłumy fanów. To mnie bardzo cieszy. Słuchaj, radio się zmieniło przez te wszystkie lata. Jak ty zaczynałeś, przecież w aferze to 20 lat temu ponad, prawda? To jednak to radio było wtedy bardziej autorskie. Teraz poszło w stronę bardziej takiego radia. No właśnie, czym teraz jest radio tak naprawdę? Wiesz co, to chyba zależy od tego, kto jaką jakby wizję ma swojej stacji radiowej. No bo trudno jest mi się też wypowiadać za innych, chociaż spróbuję akurat w tym momencie. Na pewno radio cały czas jest najszybszym źródłem informacji, no bo zwróć uwagę, że jeżeli cokolwiek się dzieje, gdyby teraz wylądował tutaj, wiesz, Spodek z ufolutkami, no to poszedłbym do studia i też tylko powiedział, albo gdybym był gdzieś w jakimś tam innym miejscu, to bym po prostu zadzwonił i to przekazał. Byłoby to szybsze niż, mimo wszystko, niż internet. Nie musiałbym niczego uploadować, czekać, aż się wyświetli i tak dalej. Po prostu zadzwoniłbym i powiedział, ufolutki wylądowały, nie? Pach. Także jako źródło informacji jest to na pewno cały czas ważne. No i na pewno jest jakoś tam rozrywką, no wiesz, no to też trochę jest tak, że to, jak wygląda dzisiaj radio, jest trochę też efektem tego, jak wygląda dzisiaj generalnie podejście ludzi do rozrywki, która się bardzo przyspieszyła w momencie, kiedy pojawił się internet. I też prawda jest taka, że no wiesz, radio, typowe, normalne radio, takie no, nie antyradio, jest bardziej takim medium dla ludzi, którzy niekoniecznie się interesują muzyką na przykład. Raczej się po prostu chcą sobie posłuchać czegoś tam, jakiegoś tam przeboju, może czegoś nowego, tak po prostu, żeby sobie włączyć, żeby coś tam grało, żeby coś tam prezenter powiedział i tak dalej. Więc to na pewno się bardzo zmieniło i ja w ogóle uważam, że porównywanie na przykład tego, co jest teraz do, nie wiem, do lat 80., jak tam były, wiesz, 4 kanały polskiego radia i ta trójka w ogóle, która jest owiana takim nimbem boskości niemalże, to jest w ogóle totalny błąd, bo dzisiaj się po prostu zupełnie inaczej konsumuje kulturę. No. Wiesz, no dzisiaj nie masz już, nie wiem, czy widzisz, żeby wśród nastolatków były jakieś podziały na subkultury. No ja no tego właśnie, to bardzo nie widzę. Zniknęło to. No właśnie, no, ja mogłem, wiesz, po ryju dostać za to, że miałem koszulkę Metaliki na sobie od gościa, który był Depeszem, a dzisiaj co, no dzisiaj to idę, wiesz, nikogo to nie interesuje tak naprawdę, no. Po ryju można dostać z innego powodu, a nie dlatego, że się ma koszulkę ze złym zespołem, nie? Ewentualnie ze złym zespołem piłkarskim. Aha. No ale to jest zupełnie inna bajka, nie? No tak, ale to niewiele z muzyką ma wspólnego. No właśnie, myślę, że to jest też trochę powodem. Inne podejście do kultury, inna konsumpcja mediów, inna konsumpcja muzyki. Muzyka stała się bardziej, wydaje mi się, wypełniaczem niż jakimś środkiem do życia. Tak jak dla naszego pokolenia, twojego, mojego,
To jeszcze było tak, że człowiek się identyfikował z tymi zespołami. No ja pamiętam dyskusję na korytarzu, kto jest lepszym perkusistą, kto jest lepszym gitarzystą. No, czy dzisiaj, myślę, że dzisiaj nastolatki o tym nie rozmawiają? Mają. Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Może rozmawiają, kto jest, nie wiem, lepszym youtuberem, nie? Albo, albo kimś tam, no, ale, ale już chyba nie, nie przeżywają tego typu sytuacji. Nie? I to się też trochę odbija na radio, dlatego radio stało się takie, a nie inne. Jest bardziej rozrywkowe na pewno, ogólnie mówiąc. Na pewno jest to czas istotne, jest słuchane przez prawie, czekaj, powiem ci dokładnie ile, no około 20 milionów dorosłych ludzi słucha radia w Polsce codziennie, no więc to jest naprawdę dużo. No. Także też powiem szczerze, radio jako takie medium dosyć oldschoolowe i analogowe tak naprawdę, chociaż rzeczywiście to radio też się zmienia i ewoluuje, jednak jest cały czas ważne w życiu bardzo wielu osób i to mnie też bardzo cieszy jako osobę, która w radiu pracuje. Natomiast antyradio jest na pewno pewnym, jest na pewno takim trochę ewenementem jakby w całym tym radiowym świecie w Polsce i nie tylko w Polsce, jak słusznie zauważyłeś, no bo jest taką audycją, która jest taką rozgłośnią, która spory nacisk kładzie jednak na pewien taki element autorskości, tak bym to ujął. Przeprowadzasz też wywiady. Czy spełniłeś swoje wszystkie marzenia wywiadowe, czy jeszcze jakieś zostały do spełnienia? Nie mówię tutaj o tych, których już nie ma między nami, bo tego już się nie zrobi, chyba że przed talerzykiem porozmawiasz. Wiesz co, pamiętam, że się bardzo cieszyłem, że może będę miał okazję do porozmawiania z Lesem Claypoolem z Primusa, ale niestety Primus nie dojechał w zeszłym roku, a mieli grać w Warszawie i bardzo się cieszyłem. Miałem nadzieję, że może się uda załatwić wywiad przy okazji. Teraz takim panem, którego chciałem do nas do studia ściągnąć, jest Henry Rollins. Niestety się to nie udało, bo Rollins, jak się dowiedziałem, jest skoncentrowany wyłącznie na swojej trasie i nie udziela wywiadów na tej trasie. Ja już teraz robię mniej wywiadów zdecydowanie niż robiłem kiedyś, bo... Szczególnie, że ta trasa jest właśnie taka stand-uperska bardzo, tak, prawda? Tak, tak. On chyba w ogóle niechętnie rozmawiał o muzyce. No ale chciałem z nim pogadać po prostu, bo Rollins jest też radiowcem. I, tak, tak, tak. I to też mnie ciekawiło właśnie od tej strony. Na pewno dzisiaj... To może spróbować właśnie zapytać się o to... Ja już próbowałem, tak, wiesz, nie. Próbowałem go tu ściągnąć, ale to nie jest takie proste, jak, no nie, bo wiesz, tak. Jak to czasami tak, rozmawiasz tak, z ludźmi i oni tam coś mówią o wywiadzie, nie? Albo na przykład, a czemu go nie zapytał o coś tam? No nie zapytał go o coś tam, no bo nie mógł go o to zapytać, nie? Wiesz, dobrze sam, tak, jak robiłeś wywiady, że pojawiają się obostrzenia ze strony managementu, że o pewne rzeczy po prostu nie wolno pytać, tak, i tyle. Teraz robię mniej wywiadów niż robiłem kiedyś i trochę żałuję, no ale zmieniła się też moja sytuacja zawodowa, to znaczy od momentu, kiedy zostałem naczelnym antyradia, nie mam już tyle czasu na muzykę. Musiałem też trochę zrezygnować z udzielania się na antenie, przestać prowadzić świeży towar, to znaczy prowadzi go teraz Bartek, a ja się pojawiam tylko od święta, tak bym to ujął, jak mam trochę czasu. Natomiast z takich artystów, z którymi chciałem porozmawiać, z wieloma rozmawiałem. Pewnie jeszcze by się paru znalazło. Może Mike Patton, nigdy z nim nie rozmawiałem. Chociaż powiem ci też taką ciekawostkę i też może się ze mną zgodzisz, że rozmowy z muzykami czasami bywają niebezpieczne, bo ktoś, kogo się gdzieś tam idealizowało w młodości, może się okazać mało ciekawą osobą i takie sytuacje też miałem w życiu, że albo jakąś taką niemiłą, niefajną. I... Albo trafił zły moment po prostu tego człowieka. Może bo tak jak ktoś też na przykład ma 30 wywiad i odpowiada na te same pytania, to już wszyscy okay. Gorzej. No, tak? Trochę tak, no, ale trochę wiesz, tak, zawsze też. Też powtarzam, że to jest jakby jego praca, nie? Tak, za którą dostaje dobre pieniądze, tak, więc tak. Wiesz, to jest to, co bardzo cenię, szczególnie w amerykańskich muzykach, czyli takie podejście, że tak chociażby ten wspomniany przeze mnie Miles Kennedy, rozmawiałem z nimi też, oni byli bardzo zmęczeni, bo przylecieli ze Stanów, mieli jetlag, opowiadali mi, że prawie w ogóle nie spali. Mieli 40 wywiadów do zrobienia, wyobraź sobie, w ciągu 2 dni z ludźmi z całej Europy i stary, po prostu pełna profeska. W ogóle, wiesz, żadnego... No, raz było tak, że któryś z nich tam mówił, o, przepraszam cię, zgubiłem wątek, bo jestem zmęczony. Okej, okay, już. O co pytałeś? Dobra, już. Jedziemy dalej. Nie? Naprawdę. I to jest szacun, że to są ludzie, którzy są po prostu nauczeni ciężkiej pracy, wiedzą, że od tego dużo zależy, natomiast no, oczywiście są też muzycy humorzaści. Ja to zawsze powtarzam, że ja nie muszę z nikim rozmawiać. Jak ktoś nie ma ochoty na rozmowę ze mną, to po co mi się pcha do studia, nie? To luz, nie musimy gadać. Najciekawsza rozmowa, takie największe spełnienie? Bardzo fajną rozmowę, bardzo dobrze wspominam rozmowę z Larsem Ulrichem, perkusistą Metalliki. Jakbym nie wiedział. No, to na pewno ale, wiesz, ale może ktoś nie wie, no. Wiesz. Fajna była ta rozmowa, dlatego że zastanawiałem się, jaki ten Ulrich będzie, bo się tam naczytałem, że on potrafi być właśnie taki niemiły. Okazało się, że był mega sympatyczny, bardzo fajny, bardzo dużo mi fajnych ciekawostek opowiedział, bo go trochę tam zagadnąłem o Polskę i o jakieś tam ich wizyty różne w Polsce. On się bardzo rozkręcił. Takie, byłem w szoku, że facet ma taką pamięć,
że pamięta tak dużo, pamięta, jest bardzo dobry z geografii, bo pamięta nazwy miast, miejscowości, wiedział, gdzie grali. Duńczyk w sumie, no to trochę Europa. No tak, Europejczycy tak. Lepiej chyba się orientują w tej Europie niż Amerykanie. I naprawdę bardzo fajny wywiad, bardzo fajna rozmowa, długa i fajna. Także to była taka fajna rozmowa. W ogóle powiem ci, że zdecydowaną większość rozmów, które robiłem, wspominam bardzo dobrze. Bardzo rzadko mi się zdarzały jakieś takie nieudane wywiady. Może dlatego, że nie wiem, ja po prostu staram się być miły, jak z kimś rozmawiam, sympatyczny i fajnie mi się z różnymi ludźmi rozmawia. No nie wiem, z Dave'em Grohlem bardzo fajnie mi się rozmawiało, z Dave'em Gahanem, z Depeche Mode też świetnie. Bardzo fajny wywiad z Robem Halfordem, który był przeprowadzony pod kątem jego książki, jego autobiografii. Dużo fajnych rzeczy mi opowiedział. Bardzo fajny wywiad z Robim Kriegerem z The Doors, który był na Zoomie i Krieger chodził po swoim mieszkaniu. Gadaliśmy chyba ze 40 minut. Nawet mi swojego psa pokazał w końcu, nie? Ja mu mówię, że ja mam kota, który jest większy od twojego psa. Ahahaha, nie mógł uwierzyć, nie? Także też to było. Pokazałeś fajne. Mu tego psa? Znaczy kota. No nie, kota. Bo było, wiesz co, to było śmieszne, bo u mnie była chyba pierwsza w nocy. U niego była tam któraś tam w ciągu dnia i to było takie śmieszne, że wiesz, że ja musiałem kota w ogóle zamknąć, żeby mi nie łaził, nie przeszkadzał. Bo jakbym go nie zamknął, to by przyszedł do mnie i zaczął marudzić, nie? I nie przeszkadzał w tym wywiadzie. Jeszcze by ci klawisz wcisnął, przykład, nie ten, właśnie, co trzeba, i by cię tak rozłączył. No tak. No, więc takie wywiady bardzo fajne i bardzo dobrze je wspominam. Także tych wywiadów, o, Brian Johnson z AC/DC to też był bardzo fajny wywiad, bo Brian Johnson w ogóle jest taką osobą bardzo ciepłą i zapytał mnie, jak mam na imię i się cały wywiad do mnie po imieniu zwracał, co jest też ciekawe, bo chyba nigdy wcześniej ani później nie miałem takiej sytuacji, żeby muzyk zapytał, jak masz na imię, w sensie zagraniczny muzyk, nie? Który w ogóle nie wie, kim ja, nie ma pojęcia, kim ja jestem, a potem do mnie po imieniu, nie? Wiesz, Marcin, wiesz, coś tam, nie? No wiesz, to było mega miłe w ogóle z jego strony, nie? I też czasami się tak zdarzało, że mimo tego na przykład z Johnsonem miałem taką uwagę ze strony managementu, żeby go nie pytać o te problemy ze słuchem, które miał, no on sam zaczął o tym mówić. Po prostu się tak rozkręcił, że potem mi tam zaczął opowiadać, co on ma tam w ogóle za system w tym uchu. Nie? A nie masz wrażenia, że menadżerowie są czasami bardziej święci od papieża? Może tak powiedzieć, oczywiście, że tak. Też rozumiem, że trochę chcą może chronić tych muzyków. Może to też jest kwestia tego, kto jaki wywiad robi, nie? Że jeden... Jak na przykład ten muzyk czuje, że ten dziennikarz, nie wiem, fajnie mu się rozmawia, to mu coś tam więcej powie, nie? To też tak może być. No. Ogólnie mówiąc, bardzo lubię takie wywiady, wiesz, akurat tak się składa, że w Antyradiu robiłem zawsze dużo wywiadów anglojęzycznych, może to trochę też wynika z umiejętności językowych i dlatego po prostu głównie rozmawiałem z muzykami zagranicznymi, natomiast też miałem kiedyś taki pomysł i też trochę tobie zazdroszczę, żeby rozmawiać z muzykami polskimi na różne tematy, no ale to jakby gdzieś tam ten pomysł się pojawił, potem właśnie pozmieniało się u nas w radiu. Zostałem awansowany i musiałem odpuścić. Także teraz już rzadko robię wywiady, ale zdarza się. No to może kiedyś wrócisz do tego. Kto? Nie życzę ci tego, bo wolę, żebyś został tym naczelnym cały czas. Ale może po prostu znajdziesz czas na to. Może tak. No, to zobaczmy. Nie to, że chcecie zdetronizować, ani żeby kogokolwiek tu posadzić. Nie, tylko może po prostu znajdziesz czas na to. Zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie zawsze to lubiłem i był kiedyś taki pomysł, żebym robił takie poszerzone wywiady, że tak powiem, z polskimi artystami, ale no, mówię, wyszło jak wyszło, więc ja raczej jestem gdzieś tam, powiedzmy, w cieniu, jeśli chodzi o polskich muzyków. Natomiast koledzy tutaj, mam tutaj w radiu takich zawodników, ciebie też, to ja mogę sobie tam, wiesz, siedzieć w swoim pokoiku i nikt nie wie, kim jestem, nie? No, już nie przesadzaj, wiedzą. No, wiedzą albo nie. Była jakaś taka śmieszna sytuacja, że jeden gość szedł na wywiad, to było na jakimś festiwalu i tak ja sobie tam stałem oparty o barierkę przy naszym studiu, miałem identyfikator jak wszyscy. Gość tak szedł, taki gwiazdor, wiesz, tak się rozpycha, nie? Spojrzał na mnie z takim obojętnością, tak spojrzał na mój identyfikator, że przeczytał nazwisko. O, cześć, 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 cześć. Ja mówię, cześć, 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 zapraszam, zapraszam do studia, koledzy już czekają. Nie? To było śmieszne. Ale generalnie to nie, luz. Ja sobie tutaj siedzę i robię swoje, chłopaki robią swoje i to jest okej. Okay. Przynajmniej masz spokój, bo jak cię nie znają z twarzy za tak bardzo, to nie podchodzą na tych na ulicy, nie wręczają ci płyt na przykład. Albo w metrze, albo na przykład na koncertach. Nie, na szczęście tak. Nie, rzadko się w ogóle zdarza, że mnie tam ktoś rozpoznał, ale to bardzo dobrze, bo jak ktoś chce oczywiście płytę mi wręczyć, to może mi wysłać do radia, albo wstawić to u nas na recepcji. Radioaktywny blog Leszka Gnańskiego. Moim gościem był Marcin Bąkiewicz, szef Antyradia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.